Siemanko, z tej strony Kamyk, ja was witam w kolejnej serii, nie w kolejnej serii, w kolejnym odcinku Road to Glory. Jakim Road to Glory? Draft to Glory? Co ja robię, co ja mówię? Nie wiem. W każdym razie znam się na czymś lepiej niż na mówieniu na początku odcinka, to jest chyba budowanie draftu i wygrywanie go, mam nadzieję, więc zapraszam na odcinek, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie macie, lecimy. 15 tysięcy monet, jak najbardziej posiadamy, no i zobaczmy, 4-4-1, nie, 4-3-1-2, brzmi jak plan. No i to jest draft, który ja sobie wybieram sam. Więc jakbym nie wybrał Ronaldinho, to byłbym dzbanem. Dlatego wybieramy Ronaldinho, jedną z droższych kart, jaka jest w FIFA. A na napad możemy mieć... No nie, jakbym nie wziął Croucha, to też byłbym dzbanem. Podobno ten Crouch jest w ogóle giga koksem. A na drugiego napastnika... A wybierzmy tego Martiala 90. Dlaczego by nie? Premier League już jest. EŚPO Prime Pele. I ten skład już wygląda co najmniej dobrze. Pięciogwiazdkowcy jak najbardziej. Więc tutaj jeszcze kogoś tu... No nie wiem, kogo bym chciał. Pirlo wersji Toty jak najbardziej. Jeszcze może jakiś Toty prawdziwy? Nie, jest Kamavinga, jest Bruno Guimarães. Bruno Guimarães brzmi jak plan. Ten draft będzie co najmniej dobry, to już wiem. Ferran Garcia niech będzie. Środek obrony. Mamy Mascherano, ale mamy tego Millera, tylko MLS-ik tak średnio mi leży. Mascherano, a co? Zgranko będzie na full. King brzmi jak plan kolejny z Premier League. I prawa obrona, a tutaj mamy Walkera i ten Walker nawet w tej wersji podstawowej jest całkiem, do tego jest Dudek w bramce. Mamy 29 zgrania już od razu, także tutaj ten draft jest już kocurem. Weźmy Lorisa, bo może jednak Lorisa będę wolał, w sumie sam nie wiem. Juranowicz, ok, na zmianę, ale tak naprawdę środek obrony... No dobra, zmieniamy tego lewego obrońcę, bo i tak w sumie jest jeden z grania, bo mamy, co my mamy? Serie A czy Francuzów gdzieś tam? Luka Modric w takiej wersji może iść tutaj, ale, co by tutaj, nie no, chyba ten Luka, dobra, na razie Lukę dajmy, mamy 90 oceny. Tutaj raczej nic ciekawego nie będzie, ale może jakiś napastnik jeszcze na zmianę. Nie, Rafael Leão. No dobra, 89 oceny, ale mamy, mam nadzieję, jeszcze jakieś dobre wybory będą. To nie jest na pewno żaden z nich. Może tym razem... No tym razem jest Rodrygo, jako zmiennik jak najbardziej, ale jeszcze przydałby się ktoś naprawdę solidny. Virgil van Dijk? Tak. I to powiem wam nawet za tego Mascherano. Ja wiem, że zgranie spada o jeden, ale kurde, no nie mogę go nie wybrać. Virgil to jest jeden z najlepszych środkowych obrońców w grze. I Dybala na zmianę, więc tutaj jeszcze zmienimy... Tak, mamy 90 zgrania. Kto tutaj nie ma tego zgrania? Aha, Modric nam nie daje. Jak damy nawet kogoś z La Ligi, to widzę, że nam nie daje, więc szybki przegląd, czy któryś inny nam coś daje. Nie, okej, okay, Ernesto w takim razie, ale draft wygląda naprawdę solidnie. Mamy jednego potężnego zmiennika, więc nie pozostaje nic innego, jak zagrać ten mecz. No i tego Ronaldinho to chyba będę wpuszczał dosyć szybko, myślę, a my idziemy grać draft. Pierwszy mecz, Casemiro wersji mod, był na napadzie. No koleś chce nas przestraszyć, ale resztą składu nas nie przestraszył. No i okej, zobaczmy tego Petera Croucha. No jestem mega ciekawy, o już faulują go, nie faulują, ale jestem mega ciekawy jak ten Peter Crouch, bo podobno, mimo tego, że właśnie... O Jezu, ten Peter Crouch chodzi potężnie! Ten Peter Crouch chodzi potężnie! I mam 1-0 w drugiej minucie. Pele, słupek, nie, to bij, ajajaj, szkoda. Martial, 2-0, 11 minuta. No przeciwnik nie gra najlepiej w obronie, to trzeba sobie powiedzieć. A ten Martial, powiem wam, 9-4 dribbling, ogólnie ma dobre staty, 90 overalla, więc no to może być naprawdę też fajna karta. Peter Crouch, oj, chciałem to zrobić lepiej.
Pele 3 do 0, 17 minuta. Czy przeciwnik jest z tych twardych? Tak. Peter Crouch, potężna bomba. 4 do 0. No nieładnie, żółta kartka tylko, ale spokojnie. Pirlo tutaj może mieć przygotowaną niespodziankę dla kolegi, jak on tak się zachowuje, to my za to mu uderzymy, tak. I strzelimy bramkę, 5 do 0. Pięknie, Pirlo. Muy bien. Się 6-0, 40 minuta, a przeciwnik gra dalej. Traded in the comfort zone for life. I'm on the edge. I was gaining on my dreams, holding tightly to the pledge to myself. Was quick to move, was waist deep in the sand. We were starving to beat up all the Peter Crouch z rabonki na 7 w 46 minucie. The ship to work to the label back when the bars were bland. Man of my word, though I follow through on prior engagement. The tip of my tongue not far from the innovation. Now it's mine for the taking. Tell the people mistaken me for somebody to toy with the blood. 8. Time was paralyzed. I felt the strain to stretch my lungs. Confidence depleted right. 9. Those days it was less about the bread that we obtained. No other way to slice it, I was scraping by on the feeling the odds against me. Could it tell me that I wouldn't get it? I wanted plenty. I was feeling surrounded by angels, demons on rare occasion, trying to shake the momentum. Soon as I leave it all on the record, if it's my only reference, shocked how the bar's been a little bit, could tell that they felt it, pushing the weight of the world. No, jesteśmy po pierwszej rundzie. Katorga, naprawdę katorga grać. Tyle taki czas, kiedy już mecz się skończył, wiecie, w piątej minucie. No nic, idziemy do drugiej rundy. No i jesteśmy w drugim meczu i widzimy Croucha Smolarka, ale nie pokazał nam się team oponenta, bo tak szybko jakoś tam przeklikaliśmy. No ale dobra, gramy. Druga runda. Zobaczymy, jak tutaj radzi sobie mój oponent, Luka Modric. Do Croucha, ale zablokowane, chociaż jeszcze... Pele. Aj. Martial, oj. All these unfamiliar faces fade from existence. Back with impeccable time and I've been forgiven. But I'm never forgetful, I kept it solid and simple. Stuck to the rail, my word. Aha, przegrywamy 1-0. Czemu bramkarz tego nie złapał? Nie wiem. No i dobra, jest wyrównanko. Martial w 31. Nie udało się strzelić na zielonym, ale jest wyrównanie. Martial. Walker. Jeszcze raz Martial. Teraz Crouch. A teraz... Nie, no serio? Naprawdę? Wow. The way things were gone, I'm all in on the table. They made the plan for their night, I made the long-term arrangement to take it up to a peak that we no longer afraid of. I just wanna be your everything. Wow, jaki strzał! 1-1, chociaż wydaje mi się, że sytuacji od mojego oponenta mieliśmy trochę więcej i rzeczywiście tak było, ale musimy to przypieczętować w drugiej połowie. A my mamy 2-1. Nie mówiłem nic w tej akcji, bo skupiłem się na tym, że może być spalony. Oczywiście nie było, bo jestem tak dobry, że na pewno nie było spalonego. Wygrywamy 2-1. O nie. Okej. Okay. No i to jest ten moment, kiedy żegnamy Croucha, a wpuszczamy Ronaldinho. On tutaj tak siedział, czekał na te mecze. No w poprzednim wpuszczać go było bezsensownym, dobijać rywala, ale w tym 2-1 prowadzimy, więc wpuścić takiego Dinio na boisko i sprawdzić, co on będzie potrafił z przodu, to jest mus, więc Crouch schodzi, wchodzi Dinio. Dinio, jest pierwsza akcja. Ronaldinho i traci piłkę. Ale ją odzyskuje, albo nie.
Zobaczmy, co pokaże Ronaldinho. Może jakaś indywidualna akcja. No właśnie, on śmiga. Ronaldinho. Ależ to ma. Ronaldinho. Ronaldinho mieliśmy, a teraz mamy Figo. No i niestety, remis. Za dużo zabawy. Modric! No i porobił. Co prawda chyba Ronaldinho z asystą, więc coś tam zrobił, ale to Luka. Strzela bramkę, ruleta, strzał, gol, 3-2. Oho. Nie, no przecież to Lobik miał być. Ronaldinho. Obokinio. 3-2. Tak kończy się mecz numer 2. Jesteśmy w półfinale, ale no na razie Ronaldinho nie zachwycinio. I no co? Chyba system ma. Damy mu spokój. Półfinał. Kim Pudzian? No przecież tam Pudziana to nikt nie pokona. Zobaczmy, co tam Pudzian. Vieira, Pele, Ginola, no nie, no jak mamy pokonać Pudziana, to by nic nie dało. A może i by dało? Ale to podanie po bolurolu 0-1. Picobello, muchas gracias, señorita, 1-0, 4 minuta, pauza u przeciwnika. O, a może być też tak, witamy w finale. Supreme Cold to jest nasz przeciwnik, a on ma trójkę obrońców. No ma bez przesady z tym składem, tak szczerze, więc liczę na to, że tak jak średni ma skład, tak samo średnio gra. A swoją drogą gram na dwóch oponentów w finale, to też ciekawe, że nie zauważyłem tego, ale dobra, niech będzie. A szkoda. Piękne podanie. I strzał, lekutki, ale za to jaki precyzyjniutki. 1-0. Wygrywamy. Peter Crouch? Nie, to powinien być gol, ale zepsułem. Crouch! Uch, powinien być gol znowu. Ale jeszcze Crouch, spokojnie. Martial! 2-0. Easy. Trzy-zero! 23 minuta. Pele! Finał. Łatwy. Albo i niełatwy. 3-1. Ej, no nieładnie, faul, żółta kartka dla oponenta. Będzie rzut wolny. Już w tym odcinku Pirlo z rzutu wolnego strzelił w tym pierwszym meczu, więc spróbujmy po raz kolejny i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Aj, blisko. Oj, na czerwonym, ale bramkarz zachował się jak totalny ściek i mamy 4-1. Nie wiem, co się wydarzyło, szczerze, ale okej, padło. No i pięknie.
Crouch. Crouch, dziękuję. 5 do 1, 41 minuta. Może dokończymy 12-1? Nie, no tutaj będzie ciężko. No ale grają we dwójkę, więc raczej poddać się nie będą chcieli. Chociaż siedzą obok siebie, to może zaraz zaczną się wyzywać. Zobaczymy. Bo już jest 6 do 1, 42 minuta. Koniec pierwszej połowy, 6 do 1, tak to się prezentuje. Nie wygląda to jak finał, ale to jest finał. Jeden strzał oponentów, 0-1 expected, 9 strzałów po mojej stronie, 2-6 expected, a 6 bramek wpadło. Pięknie. Oj, 2 do 6. Zastanawiam się tylko, jakim cudem w drugiej połowie chłop gra w pojedynkę, a nie we dwójkę. O co tu chodzi? To tak można? Nawet nie wiedziałem. Chyba, że wyłączyli drugiego pada, ale no, jak widać, w drugiej połowie nie ma dwóch znaczników, jest tylko jeden. Dziwne. Kmina ten karny, bo Van Dijk dotknął piłki, 68 minuta. Robi się niebezpiecznie. Nudy w takim meczu, w tym meczu takie, że zaraz chyba wpuszczę Ronaldinho. Mamy gola. To ja robię pauzę i wpuszczam Ronaldinho. O. Ronaldinho. Aha. Rodrigo! Jest Dinio z przewrotką. 7-3. Dinio po hat-tricka. Po hat-tricka, bo już ma dwie bramki. Jeszcze jedno. O, 3-8. To jest ten moment, w którym się... Tak, 8-3. Trzeba było czekać na 8-3. Nie wiem dlaczego, ale trzeba było czekać na 8-3. Nie wiem, czy 6-1 myślałem jeszcze, że wróci, czy o co chodzi. Ale wygrywamy. Strzeliliśmy w tym drafcie pierdyliard bramek, bo 12-3, jedną co prawda, ale w 2 minuty i 8, więc ponad 20 bramek w drafcie zdobytym. A jakie paczki zdobyte, bo to jest bardziej informacja. Dwie paczki za 35 tysięcy i paczka za 7,5 tysiąca. No to powiem wam, że naprawdę potężnie. Wreszcie paczki za ponad 70 tysięcy, co mnie niezmiernie cieszy. Zobaczymy też, co będzie w środku w tych paczkach. W pierwszej nic konkretnego, no ale to jest paczka za 7,5 tysiąca. Dobrze, dobrze. To mi się podoba, ten katalizator, to jednak wróćmy do góry. Ale to jest ważne, co będzie w paczkach za 35 tysięcy. Pierwsza paczka za 35 tysięcy, a w niej karta powyżej 83, Portugalia, prawa obrona. Znaczy powyżej 83, to też dużo powiedziane, bo to jest karta 83 overall i w środku nic szczególnego, nic więcej. No trudno, ale może w kolejnej za 35 tysięcy? Draft raczej już tam się zwróci, no bo to co tam było w paczce to, to jedno, a zobaczmy co tutaj i ojojoj. Mkhitaryan i to jest dramat, to jest dramat. Można mieć dobry, chociaż myśliwy i dwa cienie, okej, to tutaj te cienie chociaż za trochę pójdą, ale Mkhitaryan Żurkowski na pewno nie, więc tutaj zdecydowanie słabo, jeżeli chodzi o to, co z tych paczek mogło wypaść, a co wypadło. Jeszcze paczka z podglądem za 7,5 tysiąca, z niej też nic szczególnego. Ja wam dziękuję za ten odcinek, jeżeli chcecie, to sprawdźcie wszystkie w ogóle z serii Draft to Glory, bo przypominam, że w tej serii chodzi o to, żeby zebrać skład o ocenie 90. Na razie, i oczywiście chodzi tylko o skład z paczek, tak wygląda na razie nasz skład. Trafiliśmy Lucio w pierwszym odcinku, jeżeli go nie widzieliście, to sprawdźcie. Ale też mamy karty 88, 89, 90 overall. Jak na 15 draft, myślę, że i tak ten skład wygląda przepotężnie. A ja widzę się z wami w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.